Drodzy Państwo, w tym dziecku to tak jakby mu jakieś głębokie pęta ducha zabrał z jego duszy. I chcę was zapewnić, że jeżeli dziecko to nie otrzymałoby takiej odpowiedzi na to pytanie, to ja byłbym pierwszym, gdybym nie miał odpowiedzi na jego pytanie, które by mu musiał powiedzieć: Jasiu, twoja wiara w Boga w niebie nie ma żadnego sensu. Jeżeli Bóg maczałby palce tylko swoje stwórcze ze sprawą zła, to powinien przestać w tym momencie istnieć i nas już dłużej nie okłamywać. I mówię wam, że te dzieci obydwoje tak się odprężyły, tak się uwolniły wewnętrznie. Ale już wcześniej mi ten chłopaczek pokazał gry, bo chciał koniecznie, żebym te gry obejrzał. Iż błyskawicznie też zauważył, bo to bardzo bystry obserwator, zresztą jak każde dziecko, że ja nie tylko nie miałem radości w tych grach, ale ja mówiłem: Jasiu, czy możesz zamknąć ten aparacik? Bo tam jest tylko walka. Tam jest tylko zabijanie. I wtedy w tym samym momencie ja się mówię: nie tylko. Już jest dziecko uzależnione od tego aparaciku. I gdyby tak, i jeśli tak pogra sobie na tych grach troszeczkę dłużej, to drodzy Państwo, to będzie ateista pierwszej klasy. Dlatego, że podsuwa mu się rzeczywistość, która jest tylko uśmiercaniem. W tej grze, którą on mi pokazał, nie było innego przewodniego tematu, tak jak to nawet w wielkich utworach symfonicznych czy muzycznych ma się przewodni temat. I może być temat na przykład śmierci, kiedy muzyk zastanawia się, jak ja to przedstawię. Ale wiecie Państwo, że te wielkie tematy, nawet śmierci, nawet problematyki zła, są i były podejmowane, ale one przez kompozytora wielkiej klasy są rozprowadzone do zmartwychwstania, że jest uwolnienie człowieka od zła i od śmierci. Tak jak wiecie Państwo, Penderecki, wtedy kiedy przynależał do awangardy, czyli wtedy kiedy uwierzył w relatywność prawdy, to on hołdował muzyce dodekafonicznej, czyli atonalnej. Czyli takiej, która nie ma formy, bo tam się wszystko rozbija. A później zrozumiał, tak jak sam wyznaje, w tym momencie, kiedy zrozumiałem, że Bóg jest prawdą, uwierzyłem. I powiedziałem Bogu tak. I dlatego też, drodzy Państwo, my musimy, jeśli chcemy być światłym rozumem, to znaczy światłym, drodzy Państwo, nie przez ilość informacji zakodowanej w rozumie, przez ilość wiedzy nigdy nie mamy do czynienia ze światłym rozumem. Nigdy. Nawet żeby on całe tomy dzieł cytował na pamięć, to nie jest jeszcze światły rozum. Ale największy rozum jest wtedy, kiedy jest przekonany o tym, że prawda boska istnieje. I że istnieje prawda o każdym człowieku, aniole i każdej rzeczywistości. I dlatego, drodzy Państwo, ta relatywność prawdy to jest rak ducha naszych dni. Ale na ten rak istnieje lekarstwo. Po prostu poprzez skromny powrót do Boga jako prawdy, którą my adorujemy na kolanach, i dziękujemy w każdym momencie życia. I tak samo, drodzy Państwo, przed każdym człowiekiem, jaka to wielka sprawa, prawda o człowieku. I dlatego też to trzeba ocalić. Wtedy człowiek ocali rozum w naszej epoce, kiedy pozostanie przekonany, niewzruszenie, jak
dąb polski. Przy prawdzie boskiej, anielskiej, ludzkiej, przy prawdzie kosmosu. Ale tak jak już zaznaczyliśmy sobie, że duch ludzki to nie tylko prawda, lecz także wolność. To jest to nowum, drodzy Państwo, w rozumieniu ducha w nurcie myśli chrześcijańskiej. Bo wolności nie rozumieli ani Grecy, ani Rzymianie, ani Konfucjusz, ani różne religie świata, jak hinduizm, czy religie egipskie, czy Azteków. Nie rozumiano, że człowiek jest wolny. Dlaczego? Dlatego, że w tych religiach, tak jak one są bardzo sobie źle radzą z problematyką Boga jako prawdy absolutnej, a już kompletnie są nieporadne przy pytaniu o wolność Boga. Innymi słowy, tam, gdzie nie ma wolnego Boga, tam nie mamy do czynienia z Bogiem jako odwieczną miłość. A co to znaczy odwieczna miłość? To jest bardzo prosta odpowiedź, drodzy Państwo. Odwieczna miłość to taki duch, który miłuje siebie jako prawdę. Czyli mówi wiecznie tak wobec siebie jako prawdy. Czyli co to znaczy miłować? Powiedzieć tak wobec każdej prawdy. Jako prawdę. I nie mieć tutaj, drodzy Państwo, względu na wiek, na narodowość. To, co jest prawdą w tym narodzie, czy w tym narodzie, musi być przez każdy rozum i każdą wolnego ducha uznane za prawdę. Dlatego, że to jest postawa miłości, powiedzieć wobec poznanej prawdy tak. I teraz właśnie ta wielkość miłości Boga. Proszę zauważyć, drodzy Państwo, że Bóg chrześcijański nie tylko wie o nas. On nie tylko wie, że istniejemy. Ale Bóg chrześcijański to taki, który z jednej strony wie, że istniejemy, ponieważ On powołał nas do bytu, ale to jest taki Bóg, który, drodzy Państwo, nas miłuje wiecznie. A miłować wiecznie to znaczy powiedzieć wieczne tak wobec człowieka. Ale ktoś może powiedzieć, a jak ja jestem chory? A jak cierpię? A jak dusza cierpi? A jak jestem samotny? A jak jestem, nie mam środków do życia? To co to znaczy to tak boskiej miłości? Co ja z tego mam? Drodzy Państwo, to wszystko i wszystkie inne cierpienia i troski, które Bóg zna w waszych sercach po imieniu, one są ostatecznie uprzyczynione przez złego ducha. To zły duch jest ostateczną przyczyną tego chaosu, że nasza materia choruje, że człowieka ciało umiera. To on jest winowajcą. Ale to nie oznacza, że wieczne tak, czyli wieczna miłość wobec każdego z nas jest chorą, jest nieobliczalną. Bóg, jeśli raz umiłował, to miłuje wiecznie, drodzy Państwo. Jego miłość nie ma początku. I tylko taka miłość, która nie ma początku, rozumiecie Państwo? Taka miłość nie ma końca. I teraz, drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić, że to rozumienie wolności
o której się tak często mówi w zachodnim świecie, w Ameryce i Europie Zachodniej. I dobrze, że się o tym mówi. Ale, drodzy Państwo, tak jak powiedzieliśmy, że rzetelnie miłować potrafi tylko taki duch wolny, który jest za prawdą. I teraz zobaczcie Państwo, jaki zasadniczy problem ma duch zachodniej cywilizacji, czyli Ameryka Północna i Europa Zachodnia, że mówi o wolności, ale na fundamencie pogardy prawdą. I wtedy, drodzy Państwo, mamy z wolnością do czynienia, która nie ma kompletnie kierunku, która jest ślepą, która nie ma uporządkowania. Dlaczego? Co porządkuje wolność? Co ukierunkowuje wolność człowieka? Prawda. Tylko drogi prawdy prowadzą człowieka poszukującego miłości do miłości, do celu. To znaczy do zrealizowania się jako wolny duch. Dlatego, że nie ma realizacji wolności na gruncie negacji prawdy. I w związku z tym słowa naszej zachodniej cywilizacji o wolności czy miłości, one są sprzeczne. Dlatego, że pierwotne rozumienie wolności to jest wolność do czynienia dobra. Ale skoro mówiliśmy, że istnieje relatywność prawdy, to, drodzy Państwo, relatywizm prowadzi do relatywizmu dobra. Bo tylko o dobru jako dobru można mówić tam, gdzie mamy z prawdą do czynienia. Jeśli zagubimy prawdę albo ją świadomie odrzucimy, wtedy, drodzy Państwo, nie możemy zrealizować dobra. A jeśli nawet coś się człowiekowi uda w realizacji dobra, to tylko z przypadku, ale nie z pięknie, genialnie uporządkowanej myśli. Proszę zobaczyć to w muzyce. Dodekafonia, ta atonalna muzyka, ona nie zna żadnego uporządkowanego przyporządkowania nut, dźwięków do konkretnej formy. Nie ma formy. A w związku z tym, jeśli w utworze muzycznym nie ma formy, to my możemy dźwięki zestawiać jak nam się tylko podoba. Ale te dźwięki nie są w żaden sposób do siebie przyporządkowane. One są, kochani Państwo, tylko materialistycznie przyporządkowane. To znaczy, że jest dźwięk na tej wysokości linii. I teraz proszę zobaczyć. Słyszycie Państwo czasami, może słuchacie gdzieś w radio taką muzykę? To jest muzyka przerażająca. Dlatego, że ta muzyka jest nabudowana świadomie. Dlatego, że Berg, Adorno i inni, którzy reprezentują nową lewicę także w muzyce, oni wiedzą, dlaczego to czynią. Dlatego, że chcą zniszczyć prawdę, zniszczyć dobro i zniszczyć miłość. I oni, drodzy Państwo, co ciekawe, tak piszą. A to oznacza, drodzy Państwo, że żadnej harmonii, czyli żadnego uporządkowanego przyporządkowania dźwięków nie można zrealizować.